Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę testować zestaw do zrobienia slajma ze sklepu Flying Tiger Copenhagen. Zestaw ten kosztował 8 zł, więc ciekawa jestem, jaki slajm z tego wyjdzie. W środku tego opakowania znajduje się instrukcja, wydaje się być ona bardzo łatwa. Zaraz się o tym przekonamy. Otwieram to pudełeczko. I w środku jest taka saszetka z proszkiem i jeszcze takie naklejki, które potem można przykleić na pudełko. No to zabieram się za zrobienie tego slajma. Najpierw trzeba wsypać zawartość saszetki do tego pojemniczka, dodać do tego 60 ml wody, zamknąć to i potrząsać przez 30 sekund, a potem zostawić na 10 minut i slajm powinien być gotowy. Rozetnę teraz tą saszetkę. Ok, wsypuję to do pojemniczka. I teraz zobaczmy, tutaj nie ma nigdzie żadnej miarki na tym pojemniczku, więc użyję mojej własnej miarki na 60 ml. Nalewam tutaj wodę i wylewam ją do pojemniczka. Teraz to zamykam i będę tym potrząsać przez 30 sekund. Okej, potrząsałam to przez 30 sekund. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Jest to teraz taka zabarwiona woda. Na razie tutaj żadnego slajma nie widzę. Troszeczkę niedokładnie mi się to rozmieszało, ale nie szkodzi. Zostawię to teraz tak na 10 minut. Okej, 10 minut minęło. Przyznam się, że dopiero potem zauważyłam, że to pudełko miało być otwarte przez 10 minut. No ale nie szkodzi, myślę, że slajm wyszedł. Zobaczmy. Tak, na pewno to jest teraz slime. Trochę się klei, ale nie jest źle. Ma taką bardzo dziwną konsystencję. Ciągle wyczuwam ten proszek tutaj w palcach. Ale jest on bardzo przyjemny w dotyku. Jest taki po prostu inny. Nie jest to taki całkiem wodny slime, taki glutek, jakiego się spodziewałam. Ale jest on taki lejący się trochę. Bardzo fajnie się rozciąga i myślę, że po dłuższej chwili zabawy przestanie się tak kleić do rąk. Zobaczcie, tutaj trochę widać ten proszek, który mi się nie do końca rozpuścił. No ale slime według mnie wyszedł bardzo fajnie. Podoba mi się ten zestaw i myślę, że można go polecić. Tutaj jest on już po dłuższej chwili zabawy i zobaczcie, już nie klei się aż tak bardzo. I jest naprawdę bardzo rozciągliwy. Podpiszę sobie teraz tę naklejkę i nakleję to na pudełeczko. Mój slajm jest gotowy. Dajcie mi znać, co myślicie o tym zestawie. Może sobie go już kupiliście i testowaliście. Napiszcie mi, jak Wam wyszło. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!